Niedługo po zakończeniu prac w 2012 roku na autostradzie A1 na odcinku Piekary Śląskie-Pyrzowice pojawiły się wybrzuszenia nawierzchni. Do tej pory nie zostały usunięte, a nawet nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną powstania fałd. Właśnie rozpoczyna się doraźna naprawa nierówności, ale na kompleksowy remont trzeba będzie jeszcze poczekać. Karolina Komada. Choć to autostrada, w wielu miejscach można tu jechać tylko 80 km na godzinę. Wszystko przez pofałdowaną nawierzchnię, która na odcinku Piekary Śląskie-Pyrzowice zrobiła się nierówna niedługo po oddaniu drogi do użytku w 2012 roku. Właśnie rozpoczynają się tu doraźne prace naprawcze. To jest doraźna naprawa w 8 miejscach. Polegała będzie na sfrezowaniu miejsc najbardziej wybrzuszonych i ułożeniu w to miejsce nowej nawierzchni, tak aby przejazd tym odcinkiem był bezpieczny i bardziej komfortowy. Niezależnie od tych doraźnych działań realizujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji, która będzie zawierała również ekspertyzę i program naprawczy autostrady A1. Przy okazji prac naprawczych zostaną wykonane odwierty do badań geotechnicznych. Mają być one podstawą opracowania ekspertyzy dotyczącej przyczyny powstawania wybrzuszeń. Dopiero potem powstanie projekt kompleksowej naprawy jezdni, który ma nastąpić w 2025 roku.